przyjaciele. Słuchajcie, mam coś bardzo ważnego do powiedzenia. Coś mega ważnego. Słuchajcie, jesteście tutaj, przede wszystkim są tutaj uczniowie, studenci. Jesteście tutaj, bo świat mówi, że jeżeli coś zdobędziecie, jeżeli coś zrobicie, to życie będzie fajnie ustawione. Jeżeli będziesz miał dobrą edukację, tak, to świat mówi, to będziesz miał wszystko ustawione, będziesz szczęśliwy, będziesz spełniony w tym życiu. Ale ja jestem, żeby tutaj wam powiedzieć, że jest jeszcze coś, coś dużo ważniejszego niż tylko ta edukacja i niż tylko twoje życie w tym momencie. Jest coś mega bardziej ważniejszego. I to coś, to jest postać Jezusa Chrystusa. Ale ja nie jestem tutaj, żeby mówić o jakiejś religii. Ja nie jestem częścią żadnej religii. Nie chcę mówić o religii. Ten świat jest wypełniony religijną informacją. Ten świat jest wypełniony. Ten kraj jest pełen różnych religijnych informacji, różnych formułek. Ale to nie chodzi o żadną formułkę. To nie chodzi o żadne chodzenie do kościoła. To nie chodzi o żadne pośrednictwo nikogo. To chodzi o to, że osobiste spotkanie się z Jezusem Chrystusem to jest prawdziwa, najbardziej wartościowa rzecz w życiu każdego człowieka. Osobiste spotkanie się z Jezusem Chrystusem to jest petarda, to jest moc do życia każdego człowieka. Nazywam się Basia Rosłaniec. 10 lat temu ktoś powiedział mi o Jezusie Chrystusie, o żywym Bogu, o Bogu, który umarł za moje grzechy. To była dla mnie dziwna informacja, bo ja tylko widziałam Boga jako częścią religii, jako część religii. I kiedy ktoś powiedział mi o postaci Jezusa Chrystusa, uważałam, że to jest jakaś historyczna postać, że to jest jakaś kościelna postać z religii. Ale kiedy uznałam, kiedy w ogóle usłyszałam, że Jezus Chrystus to Boży Syn. Jezus Chrystus to dar od Boga, który przyszedł tu na ziemię, umarł za moje grzechy. Że Jezus Chrystus to Bóg, że Jezus Chrystus to jedyny pośrednik do Boga, że Jezus Chrystus to jedyna droga do Boga. Kiedy ja to usłyszałam, ja się z tą informacją zgodziłam. Ja się zgodziłam z tą informacją, że Jezus umarł za moje grzechy, dlatego, że nawet w postaci historycznych nie ma innej osoby, nie ma innej postaci, która dla mnie coś zrobiła. Maryja nic dla mnie nie zrobiła. Muhammad nic dla mnie nie zrobił. Budda nic dla mnie nie zrobił. Tylko Jezus Chrystus zdecydował się, Bóg zdecydował się zejść na ziemię. Przyjął postać człowieka. Był bez grzechu. I zdecydował się wziąć na siebie wszystkie moje grzechy, wszystkie moje winy. I ukrzyżował je. I uczynił mnie czystą. Uczynił mnie nową. Spotkanie z Jezusem Chrystusem to była, mówię po to, żebyś był zbawiony. Dlatego, żebyś to usłyszał. Ja nie potrzebuję pani słuchać tego. Jezus Chrystus jest mocą do zbawienia każdego człowieka. Jezus Chrystus jest drogą. Jezus Chrystus jest prawdą. I to nie jest żadna religijna formułka. To nie jest chodzenie do kościoła. Ludzie, ja modlę się, że się przebudzacie teraz. Ja się modlę, że łuski spadają z waszych oczu. Że widzicie prawdę, że prawda wam jaśnieje, że prawda teraz wam się objawia, że prawda, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Boga. Jezus Chrystus
jest jedyną prawdą. Jezus Chrystus jest jedyną prawdą, jest życiem. Każdy człowiek tu na ziemi rodzi się niewolnikiem. Rodzi się niewolnikiem do grzechu. Rodzi się niewolnikiem. Rodzi się w ciemności. I Jezus Chrystus jest światłością, która oświeca człowieka, która podnosi człowieka, która ustanawia człowieka takiego, jakim miał być naprawdę, która daje moc do życia każdego człowieka, która jedna człowieka z samym Bogiem. Tylko w postaci Jezusa Chrystusa jest zbawienie. Tylko w postaci Jezusa Chrystusa jest wolność. Tylko w postaci Jezusa Chrystusa jest moc do zbawienia. Nie ma innej drogi. Ludzie, ja mówię o tym, że jeżeli podejmiesz decyzję, jeżeli ty podejmiesz decyzję, że chcesz się spotkać z Bogiem, to możesz się spotkać już dzisiaj. Już dzisiaj możesz w ogóle doświadczyć mocy Boga, tak niesamowitej. Mocy Boga do swojego życia. Już dzisiaj. Bóg jest teraz tutaj, na miejscu. Twoja decyzja. Ewangelia mówi, że Jezus już wszystko wykonał. Bóg wszystko zrobił. Bóg wszystko zrobił. A decyzja należy do ciebie. Czy chcesz się pojednać z Chrystusem? Czy chcesz się pojednać z Chrystusem? Każdy człowiek potrzebuje prawdy, bo żyje w kłamstwie. Każdy człowiek jest zanurzony w kłamstwie. Każdy człowiek jest oddzielony od Boga. I każdy człowiek potrzebuje wyzwolenia. Każdy człowiek potrzebuje prawdy. Każdy człowiek potrzebuje prawdy. Ja nie mówię o Kościele. Jezus Chrystus jest prawdą. Ja nie reprezentuję żadnej religii. Ja reprezentuję pojednanie się z Jezusem Chrystusem. Jezus Chrystus jest jedyną drogą. Słuchajcie, kochani, mówię o tym, że Jezusa Chrystusa spotyka się osobiście, że to nie jest żadna religijna formuła, to nie jest chodzenie do kościoła, to nie jest żadna filozofia, to nie są jakieś regułki, to nie jest jakieś chodzenie i robienie obrzędów. To nie jest żadne robienie obrzędów, żadnych rytuałów. Jezus Chrystus jest zbawieniem, jest mocą do życia każdego człowieka, jest wyzwoleniem i wolnością. Kiedy ja jestem po fantastycznych studiach, mieszkałam za granicą, skończyłam świetne studia, miałam super pracę i miałam pustkę w sercu i ta pustka została tylko wypełniona, kiedy ja osobiście spotkałam się z Chrystusem. Kiedy ja spotkałam się z Chrystusem. I to było najpiękniejsze spotkanie w moim życiu. To było spotkanie, które zmieniło moje życie. To było spotkanie z dobrem Boga, z miłością Boga. I to było spotkanie, które jest wyzwoleniem dla każdego człowieka, które jest możliwością dla każdego człowieka, ale decyzja należy do ciebie. Decyzja należy tylko do ciebie. Czy chcesz być wolny? Czy chcesz być zbawiony? Czy chcesz być ocalony? Decyzja jest twoja. Decyzja jest twoja. Bo Bóg już wszystko zrobił. Bóg już wszystko wykonał. Bóg już wszystko wykonał i Bóg jest odpowiedzią, Jezus jest odpowiedzią na każdą potrzebę człowieka, na każdą sytuację człowieka. I to nie jest religijna postać, to nie jest jakaś postać z obrazka, to nie jest jakaś postać historyczna, to jest żywy Bóg, żywy Bóg. To jest żywy Bóg, który zbawia,
który podnosi człowieka, który uzdrawia duszę człowieka, który rodzi się na nowo w Tobie, jeżeli tylko tego zachcesz, jeżeli zapragniesz Boga, to On przyjdzie, nie jako religia, nie jako religia, tylko przyjdzie jako osoba, jako żywa osoba, jako żywy duch, który rodzi się w Tobie, który ma z Tobą relację. I wtedy już nie jesteś sam, jesteś bezpieczny, Bóg jest w Tobie. Komunikujesz się bezpośrednio z Bogiem. Nie potrzebujesz pośredników. Nie potrzebujesz setek umarłych pośredników. Idziesz bezpośrednio do Boga. Idziesz bezpośrednio do Boga. Bezpośrednio do Boga. Kochani, tylko w Jezusie Chrystusie jest moc zbawienia. Nie w religii, tylko w Jezusie Chrystusie. Zapamiętaj te słowa. Już dzisiaj skieruj swoje serce do Jezusa. Już dzisiaj skieruj swoje serce do Jezusa. Dzisiaj zawołaj do Chrystusa i powiedz: Boże, ja chcę Cię poznać. Ja chcę Cię poznać. Ja chcę Ciebie. Przyjdź do mojego życia. Przyjdź do mojego serca. Ja Ciebie potrzebuję. Amen.